Dzień dobry, mam na imię Sylwia. I am happy to see you again. Today we have a lesson number 10, numer 10. In the lesson number 9, numer 9, we learned the verbs of motion. Let's check what you remember. Please try to make a sentence with these words. Ja jeździć tramwaj do praca. Ja jeździć tramwaj do praca. Very good. Ja jeżdżę tramwajem do pracy. Ja jeżdżę tramwajem do pracy. Or just jeżdżę tramwajem do pracy. Very good. Today I am going to teach you how to answer the questions what time is it now, która jest godzina in Polish, and what time, o której in Polish. What is more, I am going to present days of the week. Let's start with the time. To make the answer to the question która godzina or o której, you use the ordinal numbers and the cardinal numbers. You use the ordinal numbers when you talk about hours. You use the cardinal numbers when you talk about minutes. So today we need the ordinal numbers from the 1st to 24th and cardinal numbers from 1 to 59. You know the ordinal numbers and the cardinal numbers, so today we can just repeat. Let's start with the ordinal numbers. Godzina is feminine, so you use the ordinal numbers in feminine. Pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta, siódma, ósma, dziewiąta, dziesiąta, jedenasta, dwunasta, trzynasta, czternasta, piętnasta, szesnasta, siedemnasta, osiemnasta, dziewiętnasta, dwudziesta, dwudziesta pierwsza, dwudziesta druga, dwudziesta trzecia, dwudziesta czwarta. Let's move on to the cardinal numbers. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście, siedemnaście, osiemnaście, dziewiętnaście, dwadzieścia. Trzydzieści, czterdzieści, pięćdziesiąt. Very good. Now the time to show you how to make the answer to the question która godzina or która jest godzina. In Polish we say jest pierwsza, jest druga, jest trzecia, jest czwarta, jest piąta, jest szósta, jest siódma, jest ósma, jest dziewiąta, jest dziesiąta, jest jedenasta, jest dwunasta, jest trzynasta, jest czternasta, jest piętnasta, jest szesnasta, jest siedemnasta, jest osiemnasta, jest dziewiętnasta, jest dwudziesta, jest dwudziesta pierwsza, jest
22, jest 23, jest 24, or you also can say jest północ. Jest północ. Okay, so let's add minutes. In Polish you say jest pierwsza 5, jest druga 15, jest trzecia 20, jest czwarta 35. As I told you, we use the ordinal numbers when we talk about hours, and we use cardinal numbers when we talk about minutes. In this way we say jest 18, the ordinal number, 15, the cardinal number, jest 21, the ordinal number, 45, the cardinal number. It's not so difficult. We may proceed to the question, what time? In Polish you say o której. O której. O której jest lekcja? O której mamy konferencję? And to make the answer to the question, you also use the preposition o, and you use the ordinal number with the ending a. In this way you say o pierwszej, o drugiej, o trzeciej, o czwartej, o piątej, o szóstej, o siódmej, o ósmej, o dziewiątej, o dziesiątej, o jedenastej, o dwunastej, o trzynastej, o czternastej, o piętnastej, o szesnastej, o siedemnastej, o osiemnastej, o dziewiętnastej, o dwudziestej, o dwudziestej pierwszej, o dwudziestej drugiej, o dwudziestej trzeciej, o dwudziestej czwartej, or o północy. Północ is a noun, so we don't use the ending a. And one more information, when you want to say at 1:30, you still use the cardinal numbers in basic form. So we say o pierwszej 30 or o drugiej 15. We only change the ordinal number, and we of course add the preposition o before the ordinal number. Now the time for practice. I'm going to ask a question, która godzina or o której? Then please try to make the answer. Która godzina? Która godzina? Jest 6:20. Very good. Jest 6:20. O której? O której jest śniadanie? Śniadanie jest o 6:20. Śniadanie jest o 6:20. Very good. Która godzina? Jest 10:30. Very good. Jest 10:30. O której mamy lekcję? O której mamy lekcję? O 10:30.
Or mamy lekcję o 10:30. Very good. Która jest godzina? Mhm. Jest 18:45. Very good. O której jest film? O której jest film? Mhm. O 18:45. Or film jest o 18:45. Very good. I see that you understand. Now we may proceed to days of the week. Please repeat. Poniedziałek. Poniedziałek. Very good. Wtorek. Wtorek. Środa. Środa. Czwartek. Czwartek. Piątek. Piątek. Sobota. Sobota. Niedziela. Niedziela. Very good. One more time. Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota, niedziela. When you want to answer the question kiedy, when, you use days of the week with the preposition w. But please remember that after the preposition w, you use days of the week in the accusative case. In this way, you say w poniedziałek. Poniedziałek is masculine, inanimate, so we don't change anything. W poniedziałek, we wtorek, w środę. Środa is feminine, so we change the ending a into the ending ę. W środę, w czwartek, w piątek, w sobotę, w niedzielę. One more time. Kiedy? W poniedziałek, we wtorek, w środę, w czwartek, w piątek, w sobotę, w niedzielę. Very good. Now the time for practice. I am going to ask a question, then please answer to this question. Kiedy jest spotkanie? Kiedy jest spotkanie? Mhm. We have poniedziałek and 8:15. Spotkanie jest w poniedziałek o 8:15. Spotkanie jest w poniedziałek o 8:15. Very good. Ok. Kiedy jest konferencja? Kiedy jest konferencja? And we have środa and 10:45. Mhm. Exactly. Konferencja jest w środę o 10:45. Konferencja jest w środę o 10:45. Very good. Kiedy jest kurs? Kiedy jest kurs? And we have piątek at 2:15. Mhm. Kurs jest w piątek o 14:15. Kurs jest w piątek o 14:15. Very good. That's all for today. Thank you. Dziękuję.
I hope that everything is clear and you enjoyed this lesson. Our next lesson is going to be about the weather and seasons in Polish. So, dziękuję, miłego dnia, have a nice day, and do zobaczenia. See you.